Tej imprezy w gminie Zebrzydowice nie mogłoby już zabraknąć. Tradycyjne wianki cieszą się dużym zainteresowaniem i choć w tym roku pogoda nie rozpieszczała, to imprezę można zaliczyć do udanych, przyznaje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Gus. W tegorocznym programie nie zabrakło różnego rodzaju pokazów. Nowością była iluminacja świetlna Taurona, zaś o północy niebo nad Zebrzydowicami rozświetliły sztuczne ognie. Najważniejszym wydarzeniem był oczywiście korowód wiankowy oraz wodowanie wianków na stawie Młyńszczok. Tradycja tych wianków to kiedyś było tak, że wodowało się ich na rzece. U nas rzeczka jest taka, jaka jest, Piotróweczka, ale staw nasz właśnie służy do tego wodowania tych wianków. U nas jest tak dobrze, bo jak kiedyś rzeką, to ten wianek mógł być porwany i mogła zostać starą panną, nie? A u nas w Zebrzydowicach to dziewczyny mają pewne, że zawsze wyjdą za mąż, bo to jest staw i ten wianek zawsze do brzegu dopłynie, zawsze go ktoś z chłopaków znajdzie. W ogóle jest to taka noc miłości, młodości, wiecznego szczęścia. Wianki w Zebrzydowicach to również koncerty. W tym roku gwiazdą był Krzysztof Cugowski, który wystąpił przed zebrzydowicką publicznością z zespołem mistrzów. Dzień dobry, Krzysztof Cugowski. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów telewizji ox.pl. Kłaniam się. Cieszymy się, że możemy właśnie robić to dla tych ludzi, że mamy gwiazdy i te gwiazdy od 4 lat udaje się nam pozyskać na nich pieniądze i oni do nas przyjeżdżają. Przyjeżdżają do nas chętnie i są bardzo zaskoczeni okolicą tej wsi zebrzydowskiej, tej gminy zebrzydowskiej. No uważają, że jest tu pięknie. Jest już jakiś może pomysł na kolejną edycję? Niech to zostanie tajemnicą na przyszły rok. Zobaczymy, co będzie. Mieliśmy tu już Anię Wyszko, nie mieliśmy oddział zamknięty. W ubiegłym roku mieliśmy zespół Wilki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, ox.pl, Marta Szymik. Bezpiecznie ci, bo jakby...